Kłania się Państwu Grzegorz Siemiończyk. Zapraszam na rozmowę z panem Krzysztofem Schubertem, pełnomocnikiem rządu do spraw IGF 2021, czyli forum zarządzania internetem, które odbywa się w Katowicach. Hasłem przewodnim tego forum jest Internet United. Z perspektywy laika to właściwie jest pleonazm. Przecież internet to jest nieomal z definicji globalna sieć, jeden z motorów globalizacji. Tak. No my tutaj, co my tutaj jednoczymy? Jako Polska zaproponowaliśmy to hasło w dobie zresztą pandemii, czyli jeszcze w czasie poprzedniego szczytu, który miał się odbyć. Jak Państwo może wiedzą, szczyt w 2020 roku miał być organizowany przez Polskę, ale niestety poprzez zupełny lockdown był przesunięty. Także w tym roku mieliśmy równie dużo wyzwań, ale udało się ten szczyt doprowadzić już do szczęśliwego zakończenia, czyli wydarzenia. Internet United to ma być internet, który łączy, jest na równych prawach i to zarówno dotyka spraw europejskich, czyli polityk europejskich i aktów, które są na stole, tak w cudzysłowie, w Europie. Mamy Digital Services Act, Digital Markets Act, wiele regulacji związanych z tym światem cyfrowym, dotykającym platform, wyszukiwarek czołowych, także tego, powiedzmy, takiego unikania monopolu właśnie po to, żeby ten internet był jednak równy, dawał wszystkim firmom równy dostęp do klientów, do tych platform sprzedażowych, nie uzależniał od wybranych dużych dostawców. Z perspektywy ONZ-u, no to jest znacznie szersze jakby spojrzenie, bo w skali ONZ-u połowa świata nie ma w ogóle dostępu do internetu. Także my tutaj rozmawiamy od takich, no rzeczywiście, bardzo zaawansowanych obszarach, szczególnie w tym kontekście Europa. 5G, 6G, szybkie sieci światłowodowe, o tym tutaj się rozmawia i trochę o regulacjach. W skali ONZ-u o dla nas bardzo prozaicznych rzeczach, jak prosty komputer i zwykły dostęp do internetu. Wspomniał Pan o pandemii, która pokrzyżowała ubiegłoroczną organizację tego forum. Pandemia też, jak się zdaje, uwidoczniła pewne luki w zakresie cyfryzacji w Polsce. Niedawno Polski Instytut Ekonomiczny wyliczał, że w 53% powiatów wystąpiła przynajmniej jedna forma zagrożenia wykluczeniem cyfrowym. Czego się dzięki pandemii dowiedzieliśmy o tych brakach w polskiej infrastrukturze? Znaczy my tutaj w skali w ogóle Europy, to nie tylko nawet Polska, wyszukaliśmy bardzo wiele takich pól i w zakresie dostępu do sieci i kompetencji zarówno młodych ludzi, starszych, bardzo zaawansowanych wiekowo też uczestników tego świata, także to jest też i ten obszar tutaj zaadresowany. Też adaptacja nowoczesnych technologii przez małe i średnie firmy. Wbrew pozorom wcale to nie jest obszar, który jest jakoś wiodący. Jeżeli się spojrzy na te wskaźniki europejskie, mamy ten wskaźnik DESI, czyli Digital Economy Society Index, taki indeks, który bada ucyfrowienie państw europejskich. W Polsce małe i średnie firmy są znacznie mniej zaawansowane od strony technologicznej niż administracja. Także to też są ciekawe konkluzje, które powstały. No i teraz pytanie, jak sprawić, żeby te firmy małe, średnie, rzeczywiście z tych technologii korzystały, ale nie jako coś, co warto mieć i mówić, że się ma jakąś nowoczesną technologię, ale żeby to jakoś przekuć na model biznesowy, na dochody, na coś, co ma taką wymierną dla firmy wartość. Także naprawdę tych tematów mnóstwo. Wydaje się, że Internet United jest takim hasłem bardzo ogólnym i w zasadzie można by było od lat je stosować. Natomiast w tych ostatnich czasach, szczególnie pandemia, gdzie bez internetu, bez dostępu do sieci nie byłoby załatwiania spraw z administracją, nie byłoby prowadzenia biznesu, nie można by było edukacji zdalnej prowadzić, no to zauważyliśmy, że rzeczywiście to jest ważne. No i stąd ONZ bardzo chętnie zaakceptował ten temat przez tą perspektywę, że połowa ludzi nie ma w ogóle dostępu do sieci. Ta sytuacja pandemiczna, ona też jakby skłoniła ludzi do znacznie większej aktywności w internecie. Wiele spraw urzędowych byliśmy zmuszeni załatwiać w ten sposób i to oczywiście rodzi obawy o bezpieczeństwo tych danych. Pan wspomniał o tym, że istnieje takie ryzyko, że duże korporacje zmonopolizują ten rynek i one będą jakby dysponentami tych newralgicznych często danych, ale z drugiej strony wielu ludzi się obawia także państwa w tej roli. Znaczy jak się na przykład bada w
Polsce, komu ludzie ufają w zakresie bezpieczeństwa, to to jednak są prywatne korporacje, banki, a nie państwo. Co państwo może zrobić, żeby ludzie mieli zaufanie do tego, że ich dane w internecie będą bezpieczne? Znaczy tutaj jest bardzo dobry punkt właśnie banki, bo to był jeden z takich filarów, na które my postawiliśmy kilka lat temu, jeszcze projektując Ministerstwo Cyfryzacji pierwsze. Profil zaufany, tak. Tak, i profil zaufany, dokładnie, czyli zaangażować banki, do których ludzie mają zaufanie. Każdy jest przyzwyczajony do swojego interfejsu. No ma pieniądze, także to jest jednak bardzo ważne miejsce. Dane danymi, no ale tam są nasze pieniądze. I dodanie tam elementu profilu zaufanego, czyli tego uwierzytelniania w sieci, takiego podpisu powiedzmy elektronicznego naszego w sieci, no sprawdziło się bardzo dobrze. No my startowaliśmy te kilka lat temu z poziomu 300 tysięcy uczestników czy użytkowników tego profilu zaufanego. Głównie to byli tak naprawdę urzędnicy, czy to była administracja, która z tego korzystała. Pokazanie, że to się może przydać do różnych serwisów i pokazanie tego przez pryzmat właśnie banków spowodowało, że na dzisiaj mamy 13 milionów. Także to jest no dramatyczny wzrost w krótkim okresie przez pokazanie dobrego modelu. Natomiast no to też było jakby wynikiem podejścia, które wtedy pokazywaliśmy, czyli zaproszenie biznesu do aktywnego udziału i rozmowy, co jest też filarem rozmów tutaj na szczycie ONZ. Tutaj jest właśnie ten model multi-stakeholder, czyli taki wielostronny zarządzania siecią, wielostronne rozmawiania, gdzie wszystkie grupy uczestników sieci rozmawiają na równych zasadach, czyli administracja, biznes, świat nauki, organizacje pozarządowe, organizacje technologiczne i te grupy mają wypracowywać to, w którą stronę idzie świat, a nie poszczególne elementy. Czyli nie biznes wcale do końca, nie administracja, tylko wspólnie. Wspomniał pan na początku, że w naszej części globu tematy, które najbardziej tu są emocjonujące, to jest budowa sieci nowej generacji o większej przepustowości. W Polsce to jest sieć 5G. Do czego my tej sieci właściwie potrzebujemy? No to jest sieć z kolejną prędkością, czyli kolejne prędkości możemy z kolejną prędkością dane przesyłać. Natomiast tam jest kluczowy też brak opóźnienia, który jest podstawą do różnych nowych technologii, które moglibyśmy rozważać wprowadzając na przykład transport autonomiczny. Czyli puszczając czy samochody, czy ciężarówki, czy dowolne pojazdy na ulicę, tak mówiąc w cudzysłowie, no tam nie możemy sobie pozwolić na żadne opóźnienia. To musi być reakcja w ułamku sekundy i to dają między innymi sieci 5G. Przepustowość i prędkość, duże ilości danych, jeżeli byśmy chcieli na przykład bardzo mocno pójść w tą elektroniczne zdrowie i zdrowie, trzymać bardzo duże ilości danych, obrazy, rentgeny, EKG, USG, wszystkie te dane, jakbyśmy chcieli trzymać w mega dużej rozdzielczości i mieć do nich szybki dostęp, to też nam daje ta przepustowość. Zapytałem o to dlatego, bo z perspektywy takiego obywatela przeciętnego, nie działającego w biznesie, to właściwie priorytetem mogłoby się wydawać zapewnienie każdemu dostępu do szybkiego internetu w obecnie istniejących technologiach. Ale tu rozumiem, że przechodzimy na trochę wyższy szczebel. Tak, no trochę wyższy i nie do końca wszystkie te nowe technologie mogą na tym bazować. One działają, ale są miejsca, gdzie nie możemy sobie pozwolić, tak jak właśnie na opóźnienia. Tak? Możemy trochę wolniej dane ładować i możemy kilka dłużej sekund poczekać, chociaż jak widzę po młodych użytkownikach kilkusekundowe oczekiwanie na Netflixa, żeby zaczął dalej działać, jest dramatem. Także tutaj z tej perspektywy też ta prędkość ma znaczenie. No ale są newralgiczne miejsca, gdzie w ogóle nie może być o tym mowy i to są te dla nas strategiczne. Natomiast patrząc tak z perspektywy europejskiej, no ważne jest to, żeby wszystkie kraje w równym czasie wdrażały technologie, o których rozmawiamy, właśnie żeby nie generować wykluczeń już w ramach Unii. Czyli jeżeli 5G, mamy plan na to 5G, przygotowujemy się do tego, wdrażamy wszyscy razem, pewnie później pójdą kolejne technologie. Zresztą patrząc z perspektywy Unii, no mamy największą ilość pieniędzy w historii na cyfrowe elementy, cyfrową transformację. 20% ze wszystkich programów to są na elementy cyfrowe, zapowiedź dekady cyfrowej, nowe strategie, nowe fundusze, nowa odmiana, czy Digital Europe, czy Horizon Europe, największych funduszy w historii w dziesiątkach czy setkach miliardów euro, no to jest to, gdzie też musimy być i też musimy umieć aplikować po te środki, żeby te technologie właśnie wdrażać w tym samym czasie u nas. Dziękuję serdecznie. Przypominam, że naszym gościem był pan Krzysztof Schubert, pełnomocnik rządu do spraw IGF 2021, który się odbywa właśnie w Katowicach.